Nasza gra się uruchomiła. Wprowadzamy teraz dla gracza, który jest krzyżykiem. I teraz dla kółka. I teraz znowu dla krzyżyka. I teraz dla kółka. No i tak możemy sobie grać w grę Kółko i Krzyżyk. Cześć, ja mam na imię Mariusz. A to jest mój nowy kurs wprowadzenie do kolekcji C-Sharp. I celem pierwszego rozdziału jest zapoznanie się z kolekcjami w ogóle i pokazanie jak pisać kod przy użyciu najbardziej podstawowej kolekcji, czyli tablicy. Dowiesz się o znaczeniu kolekcji w postępowaniu z danymi zawierającymi wiele elementów i pokażę Ci jak zakodować niezbędne operacje przy użyciu. Tablicy. Obejmuje to zliczanie wszystkich elementów w tablicy oraz wyszukiwanie elementów i zamienianie elementów danych za pomocą indeksowania opartego na zerowym indeksie. A także zobaczysz, jak łatwo odbywa się debagowanie za pomocą kolekcji. Pod koniec tego rozdziału powinieneś mieć dobre pojęcie o podstawach kodowania kolekcji. Zapraszam na kurs. W prawdziwym świecie nie musisz się zwykle zajmować danymi w małych ilościach, niewielkich fragmentach. Nie, twoje dane przychodzą do ciebie w grupach, stosach i będziesz potrzebować całkiem potężnych narzędzi do uporządkowania tego wszystkiego. I tutaj właśnie pojawiają się kolekcje. Zacznijmy od najbardziej podstawowego pytania: co to jest kolekcja? Kolekcja jest po prostu typem, którego celem jest grupowanie danych i pozwala na radzenie sobie z wieloma obiektami jednocześnie. Możliwość zrobienia tego jest absolutnie kluczowa, jeśli masz do czynienia z prawie każdym rodzajem rzeczywistych danych, ponieważ prawie wszystkie dane mają postać wielu obiektów lub instancji, aby użyć poprawnego terminu języka C-Sharp. Możemy mieć wielu pracowników. Wielu klientów, wiele samochodów, wiele kontrolek, jeśli mamy do czynienia na przykład z interfejsem użytkownika i tak dalej. Kolekcje to typy zaprojektowane do kapsułkowania zestawu powiązanych ze sobą obiektów razem, aby można było traktować je jako pojedynczy obiekt. Kolekcji, na którym można następnie wykonywać operacje, takie jak wyszukiwanie określonego elementu danych w kolekcji lub wykonywanie czegoś z każdym elementem danych po kolei. Istnieje wiele różnych typów kolekcji w DODnet Framework, ale w tym kursie dla początkujących skupię się tylko na pięciu. Tablica, lista. Stos, kolejka, słownik. A to dlatego, że są to prawdopodobnie najczęściej używane kolekcje ogólnego przeznaczenia. Istnieje wiele bardziej specjalistycznych i bardziej zaawansowanych kolekcji, które często zapewniają czystszy kod lub bardziej efektywne, wydajne rozwiązanie konkretnego problemu. Ale w bardzo szerokim zakresie sytuacji można znaleźć rozsądne rozwiązanie przy użyciu tych. Kolekcji. Dlatego uważam, że są to najbardziej odpowiednie kolekcje, od których można zacząć naukę. Zacznijmy więc od tablicy. Tablica jest zaindeksowanym zbiorem obiektów, wszystkich tego samego typu. Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji. I dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym, że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności. Jako przykład wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu musimy przechowywać miesiące w roku. Oczywiście jest 12 miesięcy i zawsze będzie 12 miesięcy. To jest stały rozmiar, a miesiące mają również określoną kolejność. Luty zawsze przychodzi po styczniu, marzec zawsze przychodzi po lutym, kwiecień zawsze przychodzi po marcu i tak dalej. I w naszym pierwszym demo wykorzystamy miesiące w roku jako przykład, aby pokazać, jak utworzyć instancję tablicy i wyświetlić wszystkie jej elementy. Przejdźmy do Visual Studio. Jestem teraz w Visual Studio, z nowo utworzoną aplikacją konsolową i gdybym chciał jednego stringa, jedną zmienną typu string, to zrobiłbym coś takiego. A następnie zainicjowałbym go odpowiednim tekstem. Ale powiedziałem, że chcemy wszystkie miesiące w roku, więc to jest 12 stringów. Więc potrzebujemy kolekcji stringów. I napiszę teraz potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Deklaruję tutaj typ jako ciąg znaków, po którym następują nawiasy kwadratowe. I te nawiasy kwadratowe są kluczowe. To one mówią kompilatorowi, że nie jest to pojedynczy string, ale tablica stringów lub dowolnego innego typu, który znajduje się przed tymi nawiasami kwadratowymi. I tablicę można zainicjować w momencie jej tworzenia, przez dostarczenie listy wartości ograniczonych nawiasami klamrowymi. I aby zainicjalizować tablicę, możesz zobaczyć, że wymieniłem wszystkie 12 stringów, które się w niej znajdą, w środku i są one oddzielone przecinkami. I mamy tutaj te nawiasy klamorowe wokół całego zestawu stringów. A ponieważ cała ta rzecz jest pojedynczą instrukcją w języku C, -sharp, no to tutaj na końcu mamy średnik. Istnieją oczywiście inne sposoby inicjowania tablicy, które omówię w następnym rozdziale, ale to jest najprostszy sposób. Jeśli z góry wiesz, jakie dane trafią do tablicy. To nam na razie wystarczy. Bardzo częstym zadaniem związanym z kolekcjami jest to, że potrzebujemy zrobić coś z każdym elementem w kolekcji po kolei. I na przykład z tą tablicą, którą tu widzimy, byłoby, że potrzebujemy wymienić wszystkie miesiące roku w kolejności. I pokażę Ci to. I pozbędę się tutaj tej pojedynczej instrukcji string, której już nie potrzebujemy teraz, i wpiszę kod, aby wyświetlić wszystkie miesiące. Użyję do tego pętli for each. Instrukcja for each pozwala nam na przejście przez wszystkie elementy tablicy albo innej kolekcji, umożliwiając dostęp do każdego elementu. I teraz napiszę kod potrzebny nam do tego. Pętla for each to jest najprostszy sposób na przeglądanie każdego elementu w kolekcji. I mówiąc dosłownie, dla każdego miesiąca z wszystkich miesięcy. W roku. A potem mamy instrukcję w nawiasach klamrowych. I co się stanie? No stanie się tak, że kod weźmie kolejno każdy element z tablicy i ustawi tę zmienną miesiąc na równą temu elementowi. A następnie wykona wszystko, co jest tutaj w pętli. I to jest dowolna instrukcja lub blok. Instrukcji. W naszym przypadku pętla zostanie wykonana raz z miesiącem równym pierwszemu elementowi w tablicy, czyli styczeń, następnie wykona się z miesiącem równym drugiemu elementowi tablicy, luty, następnie wykona się z kolejnym miesiącem w tablicy, trzecim elementem tablicy, marzec, i tak dalej, aż przejdzie przez wszystko, co jest w tablicy. I w tym przypadku tutaj jest. Tutaj w pętli po prostu polecenie wypisania elementu do konsoli. Console Right Ale oczywiście możemy umieścić tutaj dowolny kod, jaki potrzebujemy, aby przetworzyć element, co tylko chcemy. Nie musi to obejmować wyświetlania elementów, tak jak tutaj mamy. Teraz możemy skompilować ten kod i uruchomić go. Ctrl F5. I teraz możemy zobaczyć, że to, co jest wyświetlane, to tutaj widzimy. To każdy element w tablicy. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i tak dalej. I zauważ, że elementy te są wyświetlane w dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej umieściłem je tutaj w kodzie, który zainicjalizował naszą tablicę. I to sprowadza nas z powrotem do tego, że tablice są uporządkowane. Ta instrukcja tutaj, inicjująca tablicę stringami w określonej kolejności, zaczynając od stycznia, a kończąc na grudniu, I jest to dokładnie kolejność, w jakiej elementy będą przechowywane w tablicy. A kiedy pojawia się pętla, for each tutaj i prosi tablicę o dostarczenie każdego elementu, który zawiera. No to tablica ponownie dostarcza stringi w dokładnie tej samej kolejności. Możesz to zobaczyć, jeśli zmienimy kolejność. No i ja teraz tutaj zmodyfikuję ten kod i wstawię powiedzmy marzec przed styczeń. I teraz marzec jest pierwszym miesiącem w naszej tablicy i ponownie uruchomię kod Ctrl F5 i teraz możemy zobaczyć, że w naszej aplikacji lista miesięcy zaczyna się teraz od marca. No a dalej jest zachowana kolejność, w której początkowo określiłem miesiące tutaj. Pierwszy marzec jest trochę dziwny, więc zmieńmy to z powrotem na prawidłową kolejność miesięcy. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj demonstruję tablicę stringów, ale powinienem podkreślić, że możemy tworzyć tablicę dosłownie dowolnego typu. Na przykład, i teraz tutaj zadeklarujemy sobie takie tablicę. I ten kod tutaj deklaruje tablicę intów, ten kod deklaruje tablicę znaków, a ten kod tutaj poniżej deklaruje tablicę instancji system driving rectangle, czyli tablicę prostokątów. I tak dalej. Moglibyśmy deklarować różne tablice. A pętla for each działa w ten sam sposób bez względu na typ w kolekcji. I celem kolekcji jest grupowanie danych i działają one w ten sam sposób, niezależnie od tego, jaki typ danych w nich umieścisz. Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji i zademonstruję to za pomocą przykładu, który pozwala użytkownikowi poprosić o miesiąc według numeru. Przejdźmy do Visual Studio. Jesteśmy w Visual Studio. Mamy tutaj tablicę miesięcy i pierwszym miesiącem jest styczeń. Więc jeśli użytkownik wpisze 1, to aplikacja ma wyświetlić styczeń. Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty, drugi miesiąc i tak dalej. To teraz napiszę potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Mamy tutaj naszą tablicę miesięcy w roku, która zawiera nazwy wszystkich miesięcy. Następnie prosimy użytkownika, aby wybrał miesiąc, który chce wyświetlić, gdzie styczeń to jest 1, luty to jest 2 i tak dalej. I pierwszą rzeczą, którą robi nasza aplikacja, to jest odczytanie tego, co użytkownik wpisuje, korzystając z instrukcji console readline. Console, readline zawsze zwraca string. Zawierający tekst wpisany przez użytkownika. Więc my tutaj konwertujemy ten tekst na liczbę całkowitą. Dla uproszczenia, oczywiście, nie sprawdzamy błędów. Po prostu ufam, że użytkownik naprawdę wpisał liczbę całkowitą i przechowuję ją w zmiennej, którą nazywam miesiąc. A teraz nadchodzi interesujący kawałek kodu. Jak wyświetlić prawidłowy miesiąc? No, dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu. I odpowiedź brzmi ten kod. Tworzę tutaj zmienną o nazwie wybrany miesiąc, choice month i ustawiam ją na wartość of year, czyli miesiące w roku. I nawiasy kwadratowe i w nawiasach kwadratowych podaję miesiąc. I jest to podstawowa rzecz dla wszystkich Kolekcji. Jeśli chcesz wyszukać element w kolekcji, to możesz to zrobić, umieszczając nawiasy kwadratowe za zmienną kolekcji. I nawiasy kwadratowe oznaczają pobierz ten element z kolekcji, a następnie w nawiasach kwadratowych znajduje się informacja, która mówi kompilatorowi, który element chcemy. W przypadku tablic. Zawsze określasz element za pomocą numeru, a powodem tego jest to, że tablice są uporządkowane. Tak więc tablice mają pierwszy element, następnie drugi element i trzeci element, i tak dalej. Tak działają tablice dla wyszukiwania. Podajesz numer, który mówi, który element chcesz, a ta liczba przy okazji jest nazywana indeksem. Ta zmienna przechowuje indeks miesiąca. I zobaczmy teraz, czy kod działa. Uruchomię naszą aplikację. Ctrl F5. Aplikacja została uruchomiona. Pyta nas, który miesiąc chcemy wyświetlić. No i zacznijmy naprawdę prosto. Powiedzmy, że chcemy wyświetlić pierwszy miesiąc. Więc wpisuję tutaj 1. Naciskam Enter. I to nie wygląda dobrze. Mówi nam, że pierwszy miesiąc to luty. Co poszło nie tak? Cóż, to, co poszło nie tak, to to, że tablice są indeksowane od zera. Jako istoty ludzkie, kiedy widzimy listy rzeczy, to automatycznie myślimy o pierwszym elemencie jako o numerze pierwszym, a o drugim o numerze drugim i tak dalej. Innymi słowy, zaczynamy numerację od 1. Natomiast tablice w języku C Sharp zwykle nie działają w ten sposób. Jeśli chodzi o tablice C Sharp, pierwszy element ma poprawnie numer 0 lub bardziej poprawnie indeks 0, a następnie drugi element ma indeks 1, trzeci element indeks 2 i tak dalej. To mam na myśli przez indeksowanie od 0. Przejdźmy teraz do Visual Studio. W takim razie dzięki tej wiedzy wyjście, które się pokazało z naszej aplikacji ma sens. Wpisałem numer 1, a przy indeksowaniu od 0 1 oznacza drugi element, czyli oczywiście luty. Więc jeśli naprawdę chcę pierwszy element, muszę wpisać 0. Zróbmy to i uruchommy kod. Ctrl F5 i teraz wpisuję 0. I teraz poprawnie wyświetlony został styczeń. A co, jeśli chcę wyświetlić ostatni element tablicy? Pomyślmy o tym. Przejdźmy do slajdu. No, mamy 12 miesięcy, więc możemy pomyśleć, że ostatni element będzie liczba 12. No ale pamiętamy, że indeksujemy od zera, i ostatni element to tak naprawdę ma tutaj indeks 11, czyli liczba 11. Czyli możemy to teraz sprawdzić. Wróćmy do Visual Studio. No to wpisujemy teraz 11, Enter. No i widzimy. Wyświetlił się grudzień, który jest ostatnim miesiącem w naszej tablicy. Tak więc logika działa dobrze. Jest to naprawdę ważna ogólna zasada w przypadku tablic z zerowym indeksowaniem. A indeks ostatniego elementu jest zawsze o jeden mniejszy od liczby elementów w tablicy. Ta tablica miesięcy w roku ma 12 elementów, co oznacza, że ostatni element ma indeks 11, a nie 12. Z ciekawości zastanawiam się, co by się stało, gdybym poprosił o element o indeksie 12. Wprowadźmy 12. No i teraz przy uruchomieniu programu widzimy, że nasz program się zawiesił. Został zgłoszony wyjątek. Indeks znajdował się poza granicami tablicy. Co ma sens, ponieważ w tej tablicy nie ma elementu o indeksie 12. I to jest kolejna naprawdę ważna kwestia związana z tablicami. W rzeczywistości ze wszystkimi kolekcjami Microsoftu, nie tylko tablicami, są one tak zaprojektowane, aby były bardzo bezpieczne i bardzo szybko powstrzymają cię przed niepoprawnym wyszukiwaniem rzeczy. Jeśli spróbujesz wyszukać element, który nie istnieje, to każda kolekcja dostarczana przez Microsoft natychmiast wyrzuci wyjątek. Teraz rozumiemy już indeksowanie od zera, ale ta aplikacja nie jest zbyt intuicyjna. Jeśli użytkownik chce zobaczyć pierwszy miesiąc, to co zamierza wpisać? Cóż, spójrzmy prawdzie w oczy. W prawdziwym świecie prawie nikt nie pomyśli, że pierwszy element musi być elementem zerowym. Mógłbym ponownie sformułować podpowiedzi wyświetlane przez aplikację aby wyjaśnić użytkownikowi, że korzystamy z indeksowania od zera. Ale tak naprawdę powiedziałbym, że posiadanie dowolnego interfejsu użytkownika, który zakłada indeksowanie od zera, to jest bardzo zły wybór projektowy. Bardzo zły pomysł. Będzie znacznie lepiej, jeśli pozwolimy użytkownikowi korzystać z indeksowania opartego na 1, które wszyscy znajom. I jak to zrobimy? Bardzo łatwo. Odejmujemy 1 od tego co wpisał użytkownik. I teraz możemy uruchomić program Ctrl F5 i teraz możemy powiedzieć 1 dla pierwszego elementu i to co się wyświetliło wygląda dobrze. Dostajemy styczeń i możemy teraz patrzeć na elementy w sposób intuicyjny dla użytkownika. Do tej pory pokazałem Wam dwa różne sposoby odczytu danych znajdujących się w tablicy: to jest wyliczanie wszystkich elementów w tablicy i wyszukiwanie poszczególnych elementów w tablicy. Teraz nadszedł odpowiedni czas, aby spróbować zmodyfikować naszą tablicę. Przejdźmy do Visual Studio. Jesteśmy w Visual Studio. Ja wróciłem tutaj do naszego wcześniejszego przykładu kodu, który wylicza wszystkie miesiące. I trochę zmienię teraz nasz przykład. I załóżmy, że nasza tablica ma błąd. Zrobimy tutaj błąd. O! Tak się nie pisze luty. Prawda? I teraz możemy zobaczyć, jak możemy to naprawić za pomocą kodu C Sharp. I teraz wpiszę kod, aby zastąpić ten niepoprawny element. I teraz mamy luty napisane, oczywiście poprawnie. I dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu. Widzimy więc po raz kolejny użycie nawiasów kwadratowych do identyfikacji określonego elementu według indeksu, i oczywiście tablice są oparte na indeksie zerowym, więc luty to miesiąc o indeksie 1. Jedyną różnicą jest to, że teraz składnia nawiasu kwadratowego znajduje się po lewej stronie operatora przypisania. A to pokazuje, że dokładnie ta sama składnia nawiasu kwadratowego działa zarówno w celu wyszukiwania elementów w tablicy, jak i do identyfikacji elementu, który ma zostać zmieniony. Aby teraz sprawdzić, czy ten kod działa, dokleimy tutaj kolejną pętlę for each, abyśmy mogli zobaczyć elementy, naszych miesięcy wyliczone zarówno przed tą poprawką, jak i po tej poprawce, czyli dodamy sobie kolejną pętlę for each przed poprawkę. Ctrl C, Ctrl V i mamy dwie pętle for each. I teraz, żeby kod był krótszy, możemy usunąć te nawiasy klamrowe. Usuwam je. Jak zapewne wiesz, z pętlami w języku C-Sharp jest tak, że nawiasów klamrowych potrzebujemy tylko wtedy, gdy w pętli jest więcej niż jedna instrukcja. Ale tutaj w naszym przypadku dla naszych obu tych pętli w środku jest tylko jedna instrukcja Console.WriteLine, więc nie potrzebujemy nawiasów kwadratowych. Dodam jeszcze dwie dodatkowe Console.WriteLines, Poza pętlami, aby wydruki były nieco wyraźniejsze, aby lepiej było widać wyniki. Uruchommy teraz nasz program Ctrl F5. Nasz program został uruchomiony i widzimy, że edycja zadziałała idealnie. I mamy tutaj stan sprzed edycji, gdzie był niepoprawny miesiąc i po edycji, gdzie jest prawidłowy miesiąc. W ten sposób zmodyfikowaliśmy element w tablicy. Zapamiętaj, dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu. Teraz chcę porozmawiać trochę o debugowaniu naszego kodu. Gdzie używamy tablic? Widzisz, istnieje inny sposób, w jaki mógłbym potwierdzić, że ten kod działa poprawnie, bez dodatkowych instrukcji konsol RideLines. Mógłbym właśnie zatrzymać ten kod w debuggerze i sprawdzić naszą tablicę. Zróbmy to. Dlatego teraz ustawię punkt przerwania zaraz po inicjalizacji tablicy. Czyli ustawię sobie to. W tym miejscu na konsol RideLine, i teraz uruchomię kod w debuggerze. Widzimy, nasz kod się uruchomił i zatrzymał się na punkcie przerwania. A prawdziwym teraz powodem, dla którego to robię, to jest to, że chcę pokazać, jak niezwykle łatwe i ładne jest debugowanie działających kolekcji. I teraz, jak sobie ustawimy kursor myszy nad e, miesiącami, możemy sobie tutaj ustawić, to widzimy, że wyświetlana wartość mówi nam po prostu string 12, co oznacza oczywiście, że jest to tablica 12 stringów. I jest tutaj strzałka, którą możemy rozwinąć, zachęca nas do rozwinięcia jej, i jak ją Rozwinęliśmy po najechaniu na tą strzałkę. Interfejs użytkownika rozszerza się, aby pokazać nam każdy z elementów kolekcji. No i zauważ, że debugger używa również notacji w nawiasach kwadratowych, aby wskazać indeksowanie w tablicy. I widzisz, że jest to również indeksowanie od zera. Pierwsza pozycja to styczeń o indeksie 0. Druga luty, indeks 1, 2 to marzec, indeks 3 kwiecień, indeks 4 maj, indeks 5 czerwiec i tak dalej. I widzimy, że korzystanie z kolekcji za pomocą debagera jest naprawdę łatwe i intuicyjne. Doszliśmy już do końca tego rozdziału i wiele wam pokazałem na temat tablic, ale tak naprawdę już nauczyliście się wiele więcej niż myślicie, ponieważ prawie wszystko co wam pokazałem o tablicach jest prawdziwe także dla większości innych kolekcji. Nawiasy kwadratowe służą do identyfikacji elementu tablicy. Używamy pętli for each do wyliczenia każdego elementu w tablicy. Indeksowanie zaczynające się od zera. Bezproblemowa integracja z debuggerem. Te pomysły nie dotyczą tylko tablic. Te same zasady i ogólnie taka sama składnia działają w przypadku kolekcji w ogóle w tym dla list, dla słownika o których dowiesz się w dalszej części tego kursu. I to jest super, to jest świetne, ponieważ naprawdę pomaga w pracy z kolekcjami. I za każdym razem, gdy spotkasz nową kolekcję, możesz po prostu użyć tej samej składni, którą już znasz. Mam nadzieję, że w tym rozdziale dałem Ci dobre wprowadzenie do kolekcji, skupiając się na tablicach. Nauczyłeś się, że kolekcje to typy, które grupują wiele obiektów, Razem. Możesz użyć pętli for each, aby wyliczać wszystkie elementy w kolekcji i zwykle używasz składni nawiasu kwadratowego do identyfikacji elementów w kolekcji lub gdy chcesz odczytać element z kolekcji czy zapisać element w kolekcji. A kiedy używasz składni nawiasu kwadratowego, no to musisz używać indeksowania od zera. A także widziałeś, że kolekcje bardzo łatwo integrują się z debuggerem. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wykład i dziękuję za obejrzenie. Chciałem Ci szybko tylko dać znać, że ten film, który właśnie oglądasz, jest częścią mojego kursu C-Sharp, wprowadzenie do kolekcji. W tym kursie przeprowadzę Cię krok po kroku przez wszystkie podstawowe kolekcje, takie jak tablice, listy, Słowniki, kolejki, stosy. Zagłębimy się w pracę z listami. Zobaczysz wykorzystanie linku przy pracy z kolekcjami i trochę jeszcze więcej zaawansowanych kolekcji, tak zwanych kolekcji kolekcji. I tutaj też zrobimy sobie zastosowanie kolekcji w grze kółko i krzyżyk. Możesz skorzystać z tego kursu ze zniżką, klikając w link w opisie filmu. A jeśli nie jesteś zainteresowany, to nie ma problemu. Kontynuuj oglądanie, bo już za chwilę zaczynamy następny rozdział. W tym rozdziale przedstawię przykładowe demo i pokażę Ci, jak możesz odczytać dane z zewnętrznego źródła danych do tablicy. W tym demo pokażę Ci, jak utworzyć instancję tablicy i zapełnić tą tablicę danymi, gdy nie wiesz z góry, jakie dane będą w niej zawarte. Pokażę Ci, jak, jeśli jawnie nie zainicjujesz tablicy, nadal będzie ona pełna danych. Dla typów referencyjnych będą to nulle, a dla typów wartościowych będą to zera. A kod. Pokażę, jak wszechobecne są tablice, ponieważ zaczniemy się o nie potykać w wielu miejscach, w których nawet nie zamierzaliśmy. Przejdźmy teraz do tworzenia naszego demo. I tematem tego demo będzie populacja ludności w miastach wojewódzkich w Polsce. Dane te pochodzą z zewnętrznego pliku danych pliku CSV. Tutaj mamy ten plik zaimportowany do. Visual Studio, jest on tutaj dołączony do naszego projektu, w którym będzie tworzone te demo. I nasz kod będzie musiał odczytać ten plik do kolekcji, aby po prostu nasza aplikacja mogła korzystać z tych danych i wyświetlić te dane na ekranie naszego komputera. Na starcie nasza aplikacja po prostu będzie wyświetlać listę powiedzmy siedmiu najbardziej zaludnionych miast w Polsce w kolejności od najbardziej zaludnionego miasta w Polsce do najmniej zaludnionego. I to jest to, co nasze demo będzie robić. To chcemy w tym demo zrobić. No to teraz możemy zacząć. Zaczynamy od utworzenia klasy miasto, no bo będzie nam potrzebna klasa miasto, która będzie reprezentować pojedyncze miasto w Polsce. I teraz napiszę potrzebny nam kod i przeanalizujemy go po wpisaniu. Ten plik mogę sobie tutaj zamknąć, i teraz dodamy nową klasę. To będzie klasa miasto. Zaznaczamy projekt prawym klawiszem myszy. Wybieramy Dodaj i wybieramy Klasę. Klasa będzie się nazywać Miasto, czyli City. Utworzyliśmy klasę miasto, city, i tutaj nie dzieje się naprawdę nic niezwykłego. Nasza klasa miasto zawiera tylko właściwości, tylko do odczytu: dla nazwy miasta, dla kodu miasta, dla państwa, zadeklarowane jako stringi. I mamy tutaj również populację ludności całkowitą, populację mężczyzn i populację kobiet, które są zadeklarowane jako liczby całkowite, czyli integer. No i mamy konstruktor. Konstruktor po prostu wymaga dostarczenia wszystkich tych informacji w czasie tworzenia instancji klasy. Klasa jest ta zasadniczo tylko workiem na dane. Tylko do odczytu. I teraz utworzymy klasę CSV Reader, która będzie obsługiwać odczyt pliku CSV, odczyt tego naszego pliku. No to dodajemy kolejną klasę do naszego projektu. Dodaj klasa i klasa będzie się nazywać CSV Reader. Napiszę teraz potrzebny nam kod a później go przeanalizujemy. Utworzyłem wstępnie klasę CSV Reader. Klasa ta zawiera pole, które przechowuje ścieżkę do pliku danych CSV. To jest pole CSV File i konstruktor klasy oczekuje tej ścieżki do pliku. Tu mamy konstruktor i w tym konstruktorze przypisujemy nazwę tej ścieżki. Nasz konstruktor oczekuje tej ścieżki do pliku, a następnie mamy tutaj metodę nazwaną read first n cities, czyli odczytaj pierwsze n miast. Będzie to metoda, która będzie importować miasta z pliku i jako parametr przyjmuje liczbę całkowitą. Integer, która mówi, ile miast ma odczytać z pliku. No i ta metoda zwraca tablicę miast. City, i tutaj mamy nawiasy, czyli że zwracamy tablicę miast, i ta metoda nie została jeszcze skończona. W tym momencie jest to fikcyjna metoda, która w tym momencie zwraca 0, a użycie tej metody, która zwraca 0. Pokazuje nam ważną kwestię dotyczącą tablic. Mimo całej ich unikalnej składni, w nawiasach kwadratowych tablice są całkowicie normalnym typem referencyjnym i możemy traktować je tak jak każdy inny typ referencyjny czyli możemy ustawić tą tablicę na wartość 0 i możemy zwrócić ją z funkcji, czyli z metody. Dobrze, w tym momencie mamy naszą klasę miasto, mamy wstępną klasę CSV Reader do odczytu miast z pliku. No i teraz możemy przejść do głównej metody programu, która kontroluje ogólną logikę aplikacji, czyli przechodzimy do klasy program. I teraz tutaj w klasie program napiszę potrzebny nam kod i zaraz po wpisaniu go sobie przeanalizujemy. Dobrze, wpisałem główną logikę aplikacji i teraz co tutaj się dzieje. No to pierwszą rzeczą, jaką tutaj robię, to ustawiam ścieżkę do pliku danych CSV, czyli do naszego pliku population.csv, CSV, który się znajduje tutaj, czyli on się znajduje w katalogu users/user/source/repo/nazwa naszego projektu, czyli znaczy nazwa naszej solucji, nazwa naszego projektu, no i nazwa naszego Pliku. Aby zachować prostotę tego przykładu, zakodowałem tą ścieżkę na stałe do lokalizacji pliku w moim systemie. I następnie tworzymy tutaj instancję klasy CSV Reader. Potem deklarujemy tablicę z miastami i tworzymy instancję tej tablicy, ustawiając ją równą temu. Co zwróci metoda read first n city, czyli odczytaj pierwsze n miast. W tym wypadku chcemy, żeby odczytała pierwsze 7 miast i przekazuję do tej metody liczbę 7. No to tak, jak powiedziałem, chcę, żeby odczytała 7 miast. Następnie mamy pętlę for each, która, tak jak w poprzednim rozdziale, służy do wyświetlania miast. I tutaj, w tym wypadku, wyświetla nam tylko populację całkowitą miasta, kod miasta i nazwę miasta. Co się stanie, jeśli uruchomimy teraz naszą aplikację? No, zobaczmy to. Uruchommy naszą aplikację. Ctrl F5. Nasza aplikacja się uruchomiła, no i nie zadziałała. Widzimy, dostajemy teraz wyjątek. Null reference exception. I dostajemy ten wyjątek w miejscu, w którym chcemy iterować nasze miasta z tablicy miast. Linia 15. no To jest ta linia, w której chcemy właśnie w pętli forEach iterować nasze miasta z tablicy miast. I teraz powodem tego, dla którego dostajemy ten wyjątek jest to, że nasza metoda readFirstNCity zwraca 0. W związku z czym nasza zmienna cities, miasta, Również zwraca 0, i gdy wchodzimy do tej pętli, nie możemy iterować się po pustej kolekcji, no i w związku z tym jest zwracany wyjątek null reference exception. Zmienna po której iterujemy w pętli musi mieć rzeczywiste wartości. Musimy więc zaimplementować metodę read first prawidłowo, aby nie zwracała. Nuli. No bo w tym wypadku, jak sobie przejdziemy do tego naszego CSV readera, no to w tym momencie zwraca 0, bo tak ją na razie zaimplementowaliśmy. No i dlatego ona zwraca 0, no i w tablicy miast mamy 0, no i gdy chcemy się iterować po tej pętli, no to nie możemy się iterować, no bo kolekcja jest pusta, a zmienna po której iterujemy w pętli, musi mieć rzeczywiste wartości. No to teraz naprawmy metodę Read First and Cities. W poprzednim rozdziale utworzyłem instancję tablicy Miesiące w Roku, gdzie jawnie podałem wszystkie wartości, które należą do tej tablicy, które należy w niej umieścić. I format przy pomocy nawiasów klamrowych nazywany jest inicjalizatorem kolekcji. Ale użycie inicjalizatora kolekcji teraz w naszym przypadku nie jest możliwe, ponieważ nie ma żadnego sposobu na poznanie wartości w czasie tworzenia tablicy. Aplikacja musi umieścić miasta w tablicy, gdy wczyta je z pliku CSV. Więc teraz to zrobimy. Przejdźmy do CSV Reader i zamiast tutaj zwracać null, będziemy zwracać teraz tablicę 7 miast. W tym momencie nasza metoda Read First Cities zwraca tablicę 7 miast. Liczba 7 mówi dotnet, jak wiele wartości musi być w tablicy, ale nie mówi, jakie będą to wartości. 7, bo aplikacja będzie czytać i wyświetlać 7 najbardziej zaludnionych miast. I w ogóle w ten sposób tworzymy instancję tablicy. Jeśli nie masz jeszcze wartości, które można do niej wstawić. Format jest bardzo podobny do tworzenia instancji typu, nazwa typu. Ale zauważ, że rozmiar tablicy jest tutaj podawany w nawiasach kwadratowych, a nie w nawiasach okrągłych, których zwykle używamy podczas wywoływania konstruktora, a swoją drogą musisz tutaj podać rozmiar tablicy. Jeśli nie powiemy kompilatorowi, jak duża ma być tablica, to będziemy mieć błąd kompilacji. Usuńmy rozmiar. I teraz kompilator nam zasygnalizuje błąd. Do utworzenia tablicy wymagane jest określenie rozmiaru tablicy lub inicjalizator tablicy, co już znamy. Prowadźmy tu z powrotem wartość 7. I teraz tak, podczas tworzenia tablicy musimy mieć rozmiar tablicy, tak jak w tym wypadku podajemy 7, lub inicjalizator tablicy, co robiliśmy w rozdziale pierwszym. A jest tak dlatego, że .NET Framework po prostu nie może utworzyć instancji tablicy nie wiedząc ile elementów będzie przechowywać. Wpisując tutaj numer 7 to tak naprawdę mówimy ile elementów potrzebujemy. Ale tak naprawdę wpisanie tutaj wartości 7 to nie jest najlepsze rozwiązanie. W parametrze ncities... Tutaj mamy już liczbę miast, która jest przekazywana, więc zamiast podobnie kodować tutaj 7, powinniśmy po prostu tutaj użyć tej zmiennej. I teraz zastąpimy tutaj tą zmienną nCities w ten oto sposób. A to mówi nam, że rozmiar tablicy nie musi być stały. No bo teraz, jak sobie zobaczymy wywołanie tej metody, to jak wywołujemy Podajemy ilość miast. Podajemy tu, że chcemy 7, możemy chcieć 8, 5. No i tutaj, w tej metodzie, tutaj już jak tworzymy tą tablicę, no to nie jawnie nie kodujemy, nie wpisujemy 7, tylko to, co zostanie przekazane w parametrze, czyli tyle miast, ile użytkownik będzie chciał. A co w tym momencie zawierają nasze miasta? No to pokażę Wam to w debuggerze i ustawimy punkt przerwania zaraz po utworzeniu miast. Czyli utworzymy sobie punkt przerwania tutaj i uruchomimy teraz nasz program w debuggerze, wciskając F5. Dobrze, nasz program się uruchomił i zatrzymał nad naszym breakpointem. Przenoszę teraz kursor nad miasta i rozwijam. Rozwinąłem i co tutaj widać? Widać, że jest to tablica siedmiu elementów poindeksowanych od 0 do 6 i każde miasto jest nulem. I to ma sens, ponieważ powiedziałem kompilatorowi, że chcę tablicę siedmiu miast. Ale nie zainicjowałem żadnego z tych miast. I to jest ważna zasada w przypadku tablic. Kiedy tworzymy tablicę, tablica zawsze ma wartości początkowe. Jeśli nie zainicjujesz tych wartości jawnie. I wszystkie te wartości będą nulami, tak jak tutaj w przypadku dla typów referencyjnych, lub będą zerami, jeśli będzie to typ wartości. Taki jak na przykład integer. Teraz muszę napisać kod, aby zaimportować dane z zewnętrznego pliku CSV do tablicy. I jest to plik, który nasz kod musi odczytać. I teraz otworzymy sobie ten plik. To jest ten plik i pierwszy wiersz tego pliku, to jest ten wiersz pierwszy. Ten wiersz zawiera nagłówek. To jest nasz nagłówek. Następnie każdy kolejny wiersz zawiera dane dla jednego miasta. Tu mamy dane. Każdy wiersz dane dla pojedynczego miasta i wewnątrz każdej linii znajduje się sześć pozycji danych na temat tego miasta oddzielonych przecinkami. Lub jeśli ktoś woli sześć Kolumn jest to nazwa każdego miasta, tak jak tutaj widzimy, trzyliterowy kod dla każdego miasta, kraj, w którym znajduje się to miasto, następnie Całkowita populacja tego miasta w 2019 roku, następnie mamy populację mężczyzn w 2019 roku i na końcu mamy populację kobiet tego miasta w 2019 roku. Przy okazji, małe wyjaśnienie na wypadek, gdyby ktoś nie znał plików CSV. No to CSV oznacza wartości oddzielone przecinkami. I dosłownie oznacza to to, co można zobaczyć w tym pliku? Tutaj jest to plik tekstowy, w którym podane są wartości oddzielone przecinkami. Jest to popularny format, który jest szczególnie powiązany z arkuszami kalkulacyjnymi, a przy okazji jest w pełni obsługiwany przez program Excel i doskonale nadaje się do zapisywania danych arkusza kalkulacyjnego jako czystego tekstu. Tak jak tutaj widzimy. I plik ten zawiera już listę miast w kolejności malejącej liczby ludności, czyli od miasta z największą populacją do miasta z najmniejszą populacją. I to sprawia, że nasze zadanie wyświetlenia siedmiu największych miast według populacji jest w tym momencie bardzo łatwe, ponieważ oznacza to, że musimy po prostu odczytać. 7 pierwszych miast z pliku. Musimy odczytać po prostu te 7 pierwszych miast z naszego pliku i możemy zignorować wszystko poza tymi 7 pierwszymi miastami. Jeśli zastanawiasz się, skąd mam dane, no to dane pochodzą ze strony www Głównego Urzędu Statystycznego. Ponieważ każda linia, każdy wiersz pliku CSV zawiera dane dla pojedynczego miasta, no to oczywistym krokiem w importowaniu pliku danych będzie konwersja takiej pojedynczej linii, tego pojedynczego wiersza z pliku do instancji pojedynczego miasta. I teraz napiszę metodę, aby to zrobić. Przejdźmy teraz do naszego CSV readera i tutaj dodamy teraz nową metodę. Będzie to read city from CSV line. A jak wprowadzę ten kod, to go omówimy. I teraz mogę omówić naszą metodę. Nasza metoda, jako argument, przyjmuje tutaj ciąg znaków, czyli string CSV Line, który będzie zawartością jednego wiersza w pliku. I zwraca tutaj instancję miasta, którą odczytaliśmy z pliku CSV. Więc teraz, jaka tutaj jest logika w tej metodzie? Pamiętamy, że każda linia pliku CSV zawiera nazwę miasta, kod, kraj, całkowitą populację tego miasta, populację mężczyzn tego miasta i populację kobiet tego miasta, wszystko w roku 2019 i wszystko jest oddzielone przecinkami, więc ta metoda musi podzielić ten ciąg. Ten string CSV line, który został odczytany wszędzie tam, gdzie jest przecinek. Abyśmy mogli otrzymać sześć oddzielnych ciągów, które oczywiście reprezentują parametry wymagane przez konstruktor naszego miasta. I dokładnie to rozdzielenie robi metoda split. Jest to metoda do stringów, którą Microsoft udostępnił do dzielenia stringów i tutaj doskonale nam pasuje ta metoda do naszych celów. No i metoda split analizuje coś, co wygląda jak pojedynczy przecinek i argument ten mówi metodzie split, który znak będzie separatorem, czyli znakiem oddzielającym pola. No, i w tym przypadku my chcemy, żeby to był przecinek, no bo w naszym pliku przecinek oddziela pola. Tak jak powiedziałem, w naszym przypadku jest to przecinek, ale w innych scenariuszach może to być znak tabulacji, średnik lub jakikolwiek inny znak. No i split podzieli ten nasz ciąg z tej jednej linii z naszego pliku. Wszędzie tam, gdzie zobaczy ten znak separatora, czyli przecinek, i zwróci wynik. A tutaj jest teraz interesująca rzecz. Spójrz na to, co zwraca metoda split. I widzimy, metoda split zwraca tablicę stringów, czyli tablicę ciągów. Czyli widzimy tutaj, split pobiera jeden duży ciąg i zwraca potencjalnie wiele mniejszych ciągów całą tablicę ciągów. Jak inaczej może zwrócić wiele innych ciągów niż w kolekcji? Mówiłem Wam, że kolekcje są wszędzie. No i metoda split, tak jak mówię, zwraca kolekcję ciągów. No i teraz tutaj dalej to już jest bardzo łatwo. Czyli metoda split, jak pobierze jeden wiersz kodu, no to rozdzieli ten ciąg na sześć odrębnych ciągów po przecinku. Miasto będzie jednym ciągiem, kod drugim, kraj trzecim, całkowita populacja czwartym, populacja mężczyzn piątym i populacja kobiet szóstym. I tablica zwrócona przez metodę split będzie, tak jak powiedziałem, zawierać sześć ciągów. Odpowiadających każdej kolumnie w każdej linii CSV. No i pierwsze to mamy miasto, czyli pierwszy ciąg z tej tablicy trafi do zmiennej miasto, drugi to kod, trafi do zmiennej city code, trzeci to kraj, czwarty to będzie całkowita populacja tego miasta, piąty to będzie populacja mężczyzn i szósty to będzie populacja Kobiet tego miasta. No i oczywiście uzyskujemy dostęp do tych danych przy użyciu składni nawiasu kwadratowego i pamiętamy, że tablica jest indeksowana od 0, dlatego pierwszy element ma indeks 0, drugi 1 i tak dalej. Szósty ma indeks 5. No, i oczywiście tutaj, w przypadku liczby całkowitych, muszę przekonwertować je, czyli wszystkie populacje: populację całkowitą, populację mężczyzn i populację kobiet, to muszę przekonwertować na liczbę całkowitą dla bezpieczeństwa i używam tutaj int parse, Co spowoduje zgłoszenie wyjątku, jeśli z jakiegokolwiek powodu to pole nie może zostać przeanalizowane jako liczba całkowita. No, i to wszystko. Proste? Proste. Właściwie ten kod jest zbyt prosty. No, i tutaj na końcu zwracamy tą instancję klasy miasto. Czyli wywołujemy konstruktor, przekazujemy te odczytane parametry i zwracamy instancję miasta, którą odczytaliśmy z pliku. Bardzo proste. Wspomniałem już, że metoda split zwraca tablicę I wskazałem, że ilustruje to, jak szeroko stosowane są tablice, ale powinienem również zauważyć, że w tym kodzie istnieje ukryta druga tablica. Jeśli teraz sobie spójrzmy na metodę split, jeszcze raz sobie ją dodamy: split, wybieramy split i widzimy, Tutaj jest 10 wersji przeciążonych, 10 przeciążeń tej metody i widzimy tutaj jak spojrzymy na podpis metody, że ta metoda nie przyjmuje znaku jako parametru. Pobiera tablicę, widzimy tablicę znaków. Pobiera tablicę znaków, a w sygnaturze metody jest ten argument oznaczony słowem params. Mamy tu słówko params. I słówko params w języku C-sharp zapewnia składnię, która pozwoli Ci po prostu poddać indywidualne wartości do metody, która zwykle oczekuje tablicy, a kompilator powinien zbudować tablicę pod maską dla Ciebie. I teraz mógłbym tutaj bardziej to profesjonalnie napisać, bardziej poprawnie napisać parametr jako tablicę zawierającą pojedynczy znak. I teraz to napiszę. Czyli mógłbym tu przekazać, że my tutaj przekazujemy tablicę znaków, tablicę znaków i to będzie nasza tablica. Która będzie zawierać tylko jeden znak, będzie to ten przecinek. A new char dostarcza wartości, korzystając z tego inicjalizatora tablicy, i dostarcza do metody ten przecinek. I to nie ma znaczenia, jak tutaj ten parametr przekażemy, bo kompilator i tak zmieni kod. Jeśli nie napiszemy tablicy wprost, czyli tak jak mieliśmy wcześniej, jeśli nie napiszemy tutaj tablicy i no po prostu nie zadeklarujemy tutaj tablicy z wartościami, tylko po prostu przekażemy samą wartość, tak jak mieliśmy wcześniej, to i tak kompilator tutaj nam tą tablicę zbuduje pod maską za nas. A słówko params. Nie jest czymś, co można spotkać zbyt często, więc nie ma się czym martwić na tym etapie uczenia się o kolekcjach, ale daje to nam wskazówkę o tym, jak powszechnie stosowane są tablice. Mamy już metodę, aby odczytać pojedynczą linię z pliku CSV. To jest ta nasza metoda, którą napisaliśmy przed chwilą. I teraz następnym krokiem no to jest połączenie tego, aby przeczytać wszystkie miasta, których potrzebujemy z naszego pliku. I teraz możemy wrócić do metody, w której odczytujemy wszystkie miasta, i teraz tutaj napiszemy potrzebny kod. Dobrze, dodałem potrzebny nam kod. I teraz tak na samym początku tworzę instancję Stream Reader, która jest typem zapewnianym przez Microsoft do odczytu plików tekstowych i znajduje się w przestrzeni system IO. I muszę podać Stream Readerowi przy tworzeniu ścieżkę do pliku do odczytania. Czyli ten plik, który chcę odczytać, podaję tutaj ścieżkę, która jest przechowywana w polu csv file path. Stream StreamReader ma metodę o nazwie readLine, która odczytuje kolejną linię tekstu z pliku i zwraca to, co jest odczytane jako string. I pamiętamy, że pierwszy wiersz naszego pliku csv to wiersz nagłówka. No bo jak sobie tutaj wejdziemy pierwszy wiersz zawiera nagłówek. W związku z tym, że zawiera nagłówek, jest to wiersze nagłówka, no to możemy go całkowicie zignorować. Nic z tym wierszem nie robimy. Więc po prostu wywołujemy Readline, a nie robimy nic z wynikiem. Następnie mamy pętlę for, aby przeczytać całą zawartość pliku. A dokładnie aby przeczytać tyle miast, ile chcemy. A dokładnie, aby przeczytać tyle miast, ile tutaj będzie podanych w parametrze nCities. Czyli pętla FOR ma przeczytać tyle miast, ile jest przekazanych w parametrze nCities. I pętle są świetnym sposobem na zapełnianie tablic utworzonych przez użytkownika, niezainicjowanych danymi. I teraz za każdym razem w pętli pobieramy następny wiersz z pliku za pomocą ReadLine. StreamReader.ReadLine. A następnie analizujemy ten wiersz w metodzie ReadCityFromCSVLine. Czyli wywołujemy tą metodę, którą utworzyliśmy wcześniej, aby ona parsowała każdą linię do instancji miasta. A teraz ważny element do nauki o kolekcjach. Ustawiam elementy w tablicy miast na nową instancję miasta, którą zwróci metoda readCityFromCSVLine. A zapewne pamiętacie z ostatniego rozdziału nawiasy kwadratowe przed znakiem równości są sposobem zastępowania elementu kolekcji. Czyli, jak tutaj zostanie utworzona kolekcja np. siedmiu miast, wypełniona nulami, to teraz tutaj każdy ten nul zostanie zapełniony, zastąpiony kolejnym miastem. I zanim wykonamy tę pętlę, miasta są tablicą zawierającą wszystkie wartości nul. I ta pętla stopniowo zastępuje każdy 0 kolejnym miastem wczytanym z pliku. I teraz zauważ, że ta pętla for zaczyna się od 0, a nie 1. No ponieważ tablice są indeksowane od 0, więc elementy w tablicy miast są ponumerowane od 0 do 6, a nie od 1 do 7. Więc żeby tutaj prawidłowo zastąpić te nule, no to te wartości muszą tu być przyjmowane od 0 do 6. Wreszcie cała pętla znajduje się w instrukcji using. Znajduje się w instrukcji using wymaganej przez streamreader i zapewnia to, że obiekt streamreader jest usuwany, gdy skończymy z nim pracować. I to jest bardzo ważne, ponieważ streamreader faktycznie blokuje czytany plik, a usunięcie streamreadera. Odblokowuje ten plik, aby inne procesy mogły go użyć. No i to wszystko, co tutaj się dzieje. Kod jest teraz gotowy i możemy go uruchomić, aby zobaczyć, czy to działa. Powinniśmy w tym momencie, jak go uruchomimy, pobrać 7 najbardziej zaludnionych miast. No to możemy go uruchomić. Ctrl F5. Nasza aplikacja się uruchomiła. Dostajemy 7 najbardziej zaludnionych miast. Raz, 2 3 4 5 6 7. Czyli wszystko działa. Możemy sobie sprawdzić populację, ten plik otworzyć i możemy teraz porównać z wynikiem. Dostajemy Mazowieckie, Śląskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Łódzkie i Pomorskie. To jest te pierwsze 7 miast. Czyli wszystko zadziałało. Prawidłowo. A nasza aplikacja odczytuje w tym momencie 7 najbardziej zaludnionych miast w Polsce. Gdybyśmy chcieli przeczytać na przykład nie 7, tylko 10, zakończmy ten program, no to jak chcemy przeczytać 10, zmieniamy tutaj na 10 i uruchamiamy program. Nasz program się uruchomił i teraz dostajemy 10. Będziemy chcieli dostać 3, no to wpisujemy tutaj 3 i uruchamiamy program. Uruchomiliśmy program, mamy 3. No dobrze, ale wróćmy do 7, bo chcieliśmy, żeby nasz program zwracał 7 najbardziej zaludnionych miast. I w tym momencie nasz program zwraca 7 najbardziej zaludnionych miast. W tym momencie można powiedzieć, że już zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, ale jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą chcę tutaj zrobić. Sposób wyświetlania tych populacji, to co tutaj widzimy, jest okropne do odczytania. Te liczby zlewają się razem i trudno odczytać, czy ludność, na przykład województwa mazowieckiego, to w rzeczywistości. 5,400 milionów czy coś innego. Ale to co jest tutaj wyświetlane po prostu wygląda na bałagan liczb i zróbmy to tak, żeby to było troszeczkę bardziej tak przyjaźnie wyświetlane dla użytkownika. Możemy to zamknąć i tutaj jak mamy wyświetlanie console Rideline right Total Population to tutaj y, zrobimy sobie takie małe Formatowanie. No i dodałem tu takie formatowanie, aby były wyświetlane trzy liczby, odstęp, trzy liczby, odstęp, trzy liczby. No i teraz uruchommy nasz program. Ctrl F5. Nasz program się uruchomił, no i widzimy teraz jest to zdecydowanie łatwiej e, odczytać. Jest zastosowane formatowanie trzy liczby, odstęp, trzy liczby, odstęp. No i tutaj mają być trzy liczby, jeżeli oczywiście są. No ale tutaj, jak jest jedna liczba, 5 milionów, no to jest tak wyświetlane. No i teraz jest to bardziej czytelne. Także w tym momencie można powiedzieć, skończyliśmy nasze demo, w którym mieliśmy odczytać miasta z zewnętrznego pliku pliku CSV, no i to właśnie nam się udało osiągnąć. No, i możemy sobie odczytywać tyle miast, ile chcemy z tego pliku, podając tutaj parametr, ile miast chcemy odczytać z pliku. Teraz, przed ukończeniem tego rozdziału, jest to prawdopodobnie dobry moment, aby przejrzeć sposób deklarowania i tworzenia instancji tablicy, ponieważ istnieje kilka różnych sposobów, aby to zrobić. I teraz widziałeś najważniejsze sposoby działania. Najprostsza deklaracja tablicowa, jaką widziałeś, to tablica miasta. Miasta równa się 0. I oczywiście to wcale nie tworzy instancji tablicy, to tylko jest deklarowanie zmiennej i stwierdzenie, że ta zmienna może w zasadzie odnosić się do tablicy miast. Nawiasem mówiąc, tablice są zawsze typami referencyjnymi. Nawet jeśli wartości, które posiadają, są typem wartościowym. Na przykład, można powiedzieć, że tablica liczb całkowitych równa się 0. Nawet jeśli nie można powiedzieć, że liczba integer równa się 0. Int jest typem wartości, więc nie może mieć wartości 0, ale ponieważ tablica czegokolwiek. Jest typem referencyjnym, typem odniesienia, no to tablica zawsze może mieć wartość 0. Następnym krokiem jest utworzenie instancji tablicy i określenie, ile wartości musi zawierać, ale bez dokładnego określenia wartości, jak widzieliśmy wcześniej, jeśli chcemy utworzyć instancję tablicy, to jest to minimalna informacja, którą musimy podać. Musimy podać, ile elementów w tablicy ma się znajdować. Tablice mają zawsze stały rozmiar, a to oznacza, że nie można utworzyć tablicy bez podania jej wielkości, liczby elementów, które pomieści. I pamiętasz, że jeśli podasz tylko rozmiar, no to wszystkie elementy tablicy będą mieć wartości domyślne. Miasto jest typem odniesienia referencyjnym, a domyślna wartość dla typu odniesienia, dla typu referencyjnego to 0, więc będzie to tablica zawierająca wszystkie wartości 0. Gdybym zrobił to samo dla tablicy liczb całkowitych, była to by tablica zawierająca zera. Ponieważ oczywiście 0 jest wartością domyślną dla liczb całkowitych. Oczywiście podczas inicjowania tablicy w ten sposób później będziesz chciał zmienić zera lub wartości 0 na rzeczywiste wartości które zamierzasz umieścić w tablicy. I w końcu zobaczyłeś najbardziej konkretny sposób tworzenia instancji tablicy, w którym rzeczywiste wartości są określone z góry za pomocą inicjalizatora kolekcji. Powinienem powiedzieć, że istnieje kilka wariantów tej składni, w szczególności pod warunkiem, że dokładny typ jest wskazany po lewej stronie znaku równości i istnieje inicjalizator. Kolekcji. Możesz pominąć powtarzanie typu tablicy po prawej stronie znaku równości, ponieważ nadal przekazałeś kompilatorowi wszystkie informacje potrzebne do opracowania typu tablicy i utworzenia instancji zmiennej. I jest to całkiem fajny skrót składniowy, ale powinienem podkreślić, że dotyczy to tylko tablic, nie dotyczy żadnej innej kolekcji. W tym rozdziale pokazałem przykład użycia tablicy w bardziej realistycznej aplikacji, w której musieliśmy importować dane zewnętrzne do tablicy z zewnętrznego pliku CSV. Wśród rzeczy, których nauczyłeś się po drodze, to jest, że możesz zainicjować tablicę bez określania wartości które mają znaleźć się na początku, ale w takim przypadku musisz przynajmniej powiedzieć jak duża będzie tablica. I w takim przypadku tablica rozpoczyna swoje życie pełna wartości domyślnych. Możesz użyć pętli for, aby wypełnić tablicę wartościami i widziałeś również przykład w metodzie string split, który wskazuje na to, w jaki sposób dotnet intensywnie korzysta z tablic, więc często je spotkasz, nawet jeśli nie zamierzasz ich używać. W tym momencie przerobiliśmy tablice, ponieważ są to najprostsze kolekcje, a także są bardzo przydatne same w sobie. W następnym rozdziale napotkasz sytuację, w której tablice nie są wystarczające, i to doprowadzi nas do następnego typu kolekcji. Do listy. Do tej pory wygląda na to, że jesteś bardzo entuzjastycznie nastawiony do nauki języka C-Sharp. Gorąco zachęcam Cię do skorzystania z mojego kursu, korzystając z linku w opisie filmu. Dzięki temu możesz nauczyć się wszystkich podstawowych pojęć w uporządkowany sposób bez konieczności skakania z jednego darmowego samouczka na inny. Dodatkowo kurs objęty jest 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz w ciągu 30 dni poprosić o pełny zwrot bez zadawania pytań. Możesz uzyskać dostęp do kursu, klikając w link w opisie filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kursie, a teraz przechodzimy do następnego rozdziału. Teraz nadszedł czas napisać kod naszej prostej gry w kółko i krzyżyk. To będzie oczywiście aplikacja konsolowa. I oprócz głównej klasy program z główną metodą main, którą już tutaj mamy, która oczywiście będzie kontrolować naszą ogólną logikę naszej gry, naszej aplikacji, to aplikacja będzie zawierać dwa inne główne typy. Będzie zawierać klasę gry reprezentującą grę w kółko i krzyżyk oraz wspomniany typ kwadratu. Reprezentujący każdy kwadrat. Jest to typ, o którym już wspomniałem wcześniej. I teraz utworzymy nasz kwadrat, a następnie wprowadzimy potrzebny kod, a następnie go omówię. Dobrze, dodałem klasę kwadrat i wprowadziłem potrzebny nam kod. No i tutaj mamy kwadrat. Nasz kwadrat to jest ten kwadrat, który dodaliśmy. Zawiera tylko jedną właściwość do odczytu. Jest to właściwość właściciel owner. I dlatego zdefiniowałem tutaj u góry wyliczenie o nazwie gracz, player. Które zawiera trzy możliwe stany, w których kwadrat może być. Może być w stanie pustym, innymi słowy, właścicielem jest nic, nikt nie jest właścicielem kwadratu, lub może mieć w sobie krzyżyk lub kółko. I teraz zauważ, że celowo ustawiłem dla e, żadnego, dla pustego tutaj wartość domyślną, na 0 i zdefiniowałem nasz kwadrat tutaj jako strukturę, a nie klasę. Oznacza to, że kwadrat domyślnie zaczyna się automatycznie jako pusty. kwadrat ma konstruktor. Tutaj jest konstruktor naszego kwadratu, który pozwala na dostarczenie stanu, a następnie ma tylko jedną metodę. Jest to przesłonięcie metody. Tu string, która wyświetla kwadrat jako pojedynczy znak. Czyli albo wyświetla kropeczkę, albo znak krzyżyka, albo znak kółka. I przyda się nam to przy wyświetlaniu całej planszy. Teraz będzie ciekawie. Dodamy klasę, która będzie reprezentować naszą grę kółko i krzyżyk, a następnie omówię kod. No to teraz dodam tą nową klasę. Dobrze, w tym momencie dodałem naszą nową klasę, która reprezentuje grę. Klasa nazywa się Tic-Tac-To, czyli kółko i krzyżyk, i na tą chwilę to nie jest jeszcze kompletna klasa, będziemy ją jeszcze rozbudowywać. Na tą chwilę zawiera ona tylko jedną zmienną, która reprezentuje naszą planszę, board 3x3 o wymiarach 3 wiersze na 3 kolumny. I teraz spójrz na deklarację tej naszej planszy. Zauważ, że użycie tablicy tablic, tablicy postrzępionej, zapewnia nam bardzo czystą składnię dla tego typu. Dosłownie nawiasy kwadratowe tworzą tablicę, a następnie mamy ponownie nawiasy kwadratowe, aby uczynić tablicę tablic. I korzystając z tablicy, zobacz, jak zainicjowałem poszarpaną tablicę. I teraz tak, nasza tablica zewnętrzna ma trzy elementy: jeden, drugi, trzeci. To jest nasza tablica zewnętrzna, która ma trzy elementy, i każdy element w sobie jest również tablicą to jest tablica trzech elementów, co zainicjowałem tutaj jako tablicę trzyelementową. I nie ma potrzeby tworzenia tutaj poszczególnych kwadratów, ponieważ zdefiniowałem kwadrat jako typ wartości, a nie typ odniesienia, czyli jako strukturę, a nie klasę. I pamiętaj, że jeśli deklarujesz tablicę według rozmiaru, wszystkie elementy zaczynają się od wartości domyślnej, która w tym przypadku będzie pustym kwadratem. Dokładnie tego, czego potrzebujemy. Dla naszej planszy na początku gry, no bo jeszcze nikt nie postawił ani krzyżyka, ani kółka. I mogłem to zrobić, ponieważ tablica może być tworzona poprzez podanie jej rozmiaru. Gdybym użył listy zamiast tablicy, nie byłbym w stanie tego zrobić, ponieważ lista od T zawsze zaczyna się pusta i dlatego musi być jawnie wypełniona. I najprostszym, e, równoważnym Kodem tego, który tu mamy, wyglądałby tak, jak teraz Ci pokażę, jakby to miało być zrobione za pomocą listy. Tak by to musiało wyglądać za pomocą listy i jest to o wiele bardziej skomplikowany kod. Dlatego skasujmy to i wróćmy do naszej postrzępionej tablicy jagged Array. Teraz będziemy dalej kodować naszą grę, kółko i krzyżyk. I zaczniemy od głównej metody naszej gry i przejdziemy do klasy program i teraz tutaj utworzymy nową grę. Utworzyliśmy nową grę i następnie wywołamy na naszej grze metodę o nazwie play game. Oczywiście tej metody play game jeszcze nie mamy, będziemy ją musieli za chwileczkę utworzyć i następnie, kiedy gra się kończy, będziemy wyświetlać komunikat koniec gry, który jest również końcem programu. Dobrze i to jest wszystko co będziemy potrzebować w klasie Program. W naszej głównej metodzie main tworzymy grę Kółko i Krzyżyk. Następnie wywołujemy metodę play game, czyli zagraj w grę i na koniec wyświetlamy komunikat koniec gry. I więcej tutaj nie będziemy potrzebować. No to teraz dodajmy metodę play game. Możemy ją zaznaczyć i dodać Metoda została dodana. Teraz możemy przejść do naszej klasy tic, tak, to. I została tutaj dodana, i teraz musimy ją oprogramować. No to ja to teraz zrobię, a potem to omówię. Dobrze, wprowadziłem kod i teraz co się dzieje w naszej metodzie gry kółko i krzyżyk, w naszej metodzie play game. No, gdy gra się zaczyna, no to metoda ta na początek ustawia początkowego gracza na krzyżyk. Czyli, że pierwszym graczem jest ten gracz, który będzie stawiał krzyżyk. A następnie ustawiamy sobie tutaj flagę na true i następnie mamy pętlę while. Tu jest pętla while, w której to każda iteracja tej pętli reprezentuje jednego gracza wykonującego ruch. I ruch polega na tym, że najpierw chcemy wyświetlić planszę gry. Czyli wywołujemy metodę display board. Wyświetlamy planszę gry. Następnie wywołujemy metodę aby faktycznie zagrać ruch gracza, czyli play, move, i przekazujemy gracza, który wykonuje ten ruch, no i ta metoda zwraca flagę. I ta metoda play, move zwraca wartość logiczną true lub false, i zwraca ona true, jeśli gra może być kontynuowana, a false, jeśli nie. A jeśli gra będzie mogła być kontynuowana, no to tutaj używamy takiej sztuczki matematycznej, aby zmienić graczy między krzyżykiem na kółko. No i potem ponownie znowu między kółkiem a krzyżykiem, i ponownie, aby przejść pętle gry. No a jeżeli gra nie może być kontynuowana, czyli jeśli metoda play move zwróci false, no to wtedy wychodzimy z gry, wychodzimy do metody main i wypisujemy game over. No, i jak tutaj widzimy, w metodzie PlayGame mamy podkreślone na czerwono metodę DisplayBoard, czyli wyświetlę planszę i play move, czyli ruch gracza. Mamy je podkreślone na czerwono, no bo tych metod jeszcze tutaj w naszej klasie kółko i krzyżyk nie mamy i będziemy je musieli dodać. I dodamy je już w następnych odcinkach. Teraz możemy kontynuować tworzenie naszej gry Kółko i Krzyżyk i teraz utworzymy sobie metodę displayBoard, czyli pokażę planszę. Możemy ją sobie zaznaczyć i nakazać, aby została wygenerowana. Została nam tutaj dodana, no i teraz tutaj ją zaimplementujemy. Celem tej metody jest tylko wyświetlenie siatki. Czegoś takiego jak to, co można było zobaczyć w objaśnieniu. Czyli naszej planszy do gry. Teraz to zrobię, a za chwilkę to wytłumaczę, co tutaj się dzieje. Dobrze, dodałem potrzebny kod. Widzimy, jak ten kod jest bardzo prosty. Po prostu są dwie pętle. I tak iterujemy tutaj przez każdy wiersz za pomocą pętli for i następnie dla każdego wiersza jest kolejna pętla for, która iteruje przez każdą kolumnę w tym wierszu. Używanie zagnieżdżonych pętli, ten sposób jest bardzo standardową techniką podczas iteracji po poszarpanej tablicy. A rzeczą, którą naprawdę chcę, abyś tutaj zauważył, jest to, że kiedy docieram do każdej komórki w siatce, uzyskujemy tutaj dostęp do kwadratu za pomocą składni wyszukiwania podwójnych nawiasów kwadratowych, aby uzyskać wewnętrzną tablicę, a następnie, aby wyszukać konkretny element w wewnętrznej tablicy. Czyli najpierw tutaj uzyskujemy dostęp do zewnętrznej tablicy, a gdy już mamy zewnętrzną tablicę, no to uzyskujemy dostęp do konkretnych elementów w tej zewnętrznej tablicy, która jest również tablicą. W efekcie połączyłem ze sobą razem dwa wyszukiwania, umieszczające nawiasy kwadratowe obok siebie. Jest to całkowicie logiczne i jest to bardzo powszechne. Nie tylko z tablicami postrzępionymi, ale z każdą zagnieżdżoną kolekcją. Ale może wyglądać nieco zaskakująco za pierwszym razem. No ale myślę, że każdy ten kod doskonale rozumie. Najpierw interujemy się przez pierwszą tablicę, a tutaj iterujemy się przez drugą, no i odnosimy się tutaj do po kolei każdego elementu tablicy. Można powiedzieć, że najpierw pracujemy z pierwszym wierszem 0, to mamy pierwszy wiersz, czyli i będzie tutaj 0 i teraz będzie się zmieniał kolejno indeks j, od 0 do 1, 2. I to będzie ta druga tablica, czyli będziemy się interować na pierwszym wierszu, bo tu będzie 0, 0, potem 0, 1, 0, 2. Czyli wypełnimy pierwszy wiersz. Następnie ta zewnętrzna tablica, indeks się zwiększy do 1, czyli będziemy w drugim wierszu. I teraz e, przeszliśmy do drugiego wiersza. No i teraz tutaj przechodzimy w tym drugim wierszu przez wszystkie komórki. Czyli będzie 1, 0, 1, 1, 1, 2. Czyli przejdziemy przez cały drugi wiersz. No i tutaj znowu się indeks zwiększy na 2 czyli już do ostatniego drugiego wiersza i znowu przechodzimy przez wszystkie komórki w tej pętli i odwołujemy się do indeksu 2 i będzie 2 0 2 1 2 2 czyli przechodzimy przez wszystkie komórki w ostatnim trzecim wierszu dobrze w takim razie dodaliśmy metodę display board czyli wyświetl planszę tą metodę już mamy dodaną teraz potrzebujemy metody play move Czyli ruch gracza. I tą metodę dodamy sobie już w następnym odcinku. Utworzyliśmy metodę Display Board, czyli wyświetlanie planszy. No to teraz utworzymy metodę Play Move, czyli ruch gracza, aby zobaczyć, jak faktycznie gramy każdy ruch w naszej grze. Czyli dodamy teraz sobie tą metodę, zaznaczamy ją i chcemy, aby została wygenerowana. Została wygenerowana. Mamy ją tutaj, może przenieśmy sobie ją na dół. Tak, tutaj, żeby była tutaj jako następna. I teraz dodamy tutaj potrzebny kod, a następnie go przeanalizujemy. Wprowadziłem potrzebny nam kod do metody Play Move. I metoda Play Move ma tutaj całą masę kodu, który jest po prostu po to, aby uzyskać dane wejściowe od użytkownika, w który wiersz i w którą kolumnę użytkownik chce wprowadzić swój znak. Wyświetlamy użytkownikowi komunikat, że niewłaściwy. Niewłaściwe współrzędne powodują koniec gry, wyjście z gry. Następnie wyświetlamy użytkownikowi komunikat, że użytkownik ma wprowadzić współrzędne koordynaty, na przykład 2,2 to jest akurat współrzędna środka naszego kwadratu. Następnie tutaj do inputa odczytujemy te współrzędne i dzielimy sobie te współrzędne na tablicę dwóch e, współrzędnych dla kolumny i dla wiersza rozdzielamy właśnie po przecinku następnie sprawdzamy czy są prawidłowo podane koordynaty czyli mamy czy mamy dwie współrzędne jeżeli nie mamy dwóch no to zwracamy false no i następnie sobie parsujemy te koordynaty e, patrzymy co jest w pierwszym parametrze i to parsujemy sobie do wiersza, jeśli jest, a drugi parametr do kolumny. No i dalej, tutaj sprawdzamy, czy każdy wiersz jest liczbą całkowitą, oczywiście, i czy zawiera się w przedziale od 1 do 3. No i tutaj, oczywiście, również sprawdzamy, czy każda kolumna jest liczbą całkowitą, która powinna zawierać się w przedziale od 1. Do 3. Jeśli wiersz lub kolumna liczba jest mniejsza od 1 lub większa od 3, no to wtedy zwracamy false. I teraz możesz zadać pytanie, dlaczego liczba między 1 a 3, a nie między 0 a 2? No ponieważ jest to interfejs użytkownika, więc używamy indeksowania tutaj opartego na 1. I wszelkie problemy z danymi wyjściowymi wprowadzanymi przez użytkownika. Jeśli są nieprawidłowe, no to tutaj po prostu zwracamy false. Jak będą jakieś problemy, będą niewłaściwa ilość współrzędnych, czy niewłaściwe wartości, zwracamy false, a to kończy naszą grę. No bo tutaj, jeśli zostanie zwrócone, tutaj mamy w metodzie play, jeśli zostanie zwrócone false, playmów zwraca false, jeśli tu będzie false, no to wychodzimy z gry. No i dalej w tym kodzie, tutaj jest if gdzie sprawdzamy czy kafelek czyli czy współrzędne wybrane przez gracza są rzeczywiście puste czyli czy to jest nan i wyświetlamy komunikat o błędzie jeśli ten kafelek nie jest pusty wyświetlamy że plansza jest zajęta i zwracamy false co powoduje wyjście i zakończenie gry i teraz tutaj zauważ że tutaj odejmuję 1 od wiersza i jeden od kolumny, gdy szukam komórki, w którą chcę wstawić nowy znak, czy to krzyżyka, czy kółka, w zależności od użytkownika, który gra. A to jest oczywiście dlatego, odejmujemy jeden od kolumny i od wiersza, ponieważ musimy uzyskać konwersję z indeksowania opartego na jeden na indeksowanie oparte na zerze. Zanim będziemy mogli uzyskać dostęp do każdego elementu. Tablicy, no, bo tablice są, jak wiemy, indeksowane od zera. I wreszcie, jeśli wszystko jest w porządku, no to ustawiamy wartość wybranej komórki tutaj za pomocą składni podwójnego nawiasu kwadratowego, aby wykonać wyszukiwanie łańcuchowe. I zauważ tutaj, że taka sama składnia podwójnego nawiasu kwadratowego działa, gdy ustawiamy element, ale również gdy go szukamy. No i tutaj ustawiamy ten element na tak jak powiedziałem, na nowy kwadrat, czy to będzie on reprezentował krzyżyk, czy kółko. No i na koniec, oczywiście, tutaj zwracamy wartość true, aby wskazać, że gra może być kontynuowana, i żeby kolejny zawodnik postawił swój krzyżyk lub kółko, w zależności, który to zawodnik będzie grał. I teraz, jeśli jesteś naprawdę dociekliwy i spostrzegawczy, no, to na pewno zauważyłeś w tym kodzie, że tu czegoś brakuje. No, nie ma tutaj absolutnie żadnej kontroli, czy ktokolwiek wygrał grę. No, a to dlatego, że zrozumienie logiki byłoby dość skomplikowanym kodem, który by tylko tutaj zaciemniał ten obraz i tak naprawdę nie nauczyłby cię niczego nowego o kolekcjach. A więc oto skończyliśmy naszą grę komputerową w kółko i krzyżyk. W każdym razie uruchommy to i zobaczmy co się stanie, jak nasza gra działa. Dobrze, nasza gra się uruchomiła i widzimy nasza plansza się rozsypała. Wróćmy do kodu i zobaczmy dlaczego. No i tutaj jak wyświetlamy naszą planszę, to tutaj przy każdym nowym kwadraciku robimy wyświetl i przejdź do nowej linii. Tutaj nie mamy przechodzić do, no, do nowej linii. No bo jak wyświetlamy Kolumny dla danego wiersza, to chcemy je wyświetlać obok siebie. Dopiero jak wyświetlamy następną, następny wiersz, no to wtedy przechodzimy do nowej linii. Teraz to zapiszmy i teraz uruchommy naszą grę i teraz będzie wszystko działać prawidłowo. Nasza aplikacja się uruchomiła. No i mamy naszą planszę. Mamy trzy wiersze i po trzy kolumny w każdym wierszu. No i mamy komunikat, że niewłaściwe wejście kończy grę. I teraz e, gra gracz, który jest krzyżykiem, i wprowadź koordynaty. Na przykład 2-2. No to my sobie wprowadzimy. No niech będzie na przykład 2-2. No i mamy krzyżyk, został postawiony na środku. Teraz gra kółko. Wprowadź koordynaty. No to powiedzmy, że damy sobie 3-3. Prawy dolny róg. No i mamy kółko w prawym dolnym rogu. No to teraz e, powiedzmy, że zagrajmy sobie. Graczem krzyżykiem, i powiedzmy, że w trzecim wierszu na drugiej pozycji. No i mamy. No i teraz gra kółko. No to kółko, żeby nie przegrać, powinno postawić w pierwszym rzędzie na drugiej pozycji. No i tutaj nasza gra się skończyła. Game over, a to dlatego, że podaliśmy 1.2. To są właśnie niewłaściwe wyjście, i niewłaściwe wyjście powoduje. Wyjście z gry. I jeszcze raz uruchomić, i jeszcze raz możemy zagrać. Nasza gra się uruchomiła. Wprowadzamy teraz dla gracza, który jest krzyżykiem. I teraz dla kółka. I teraz znowu dla krzyżyka. I teraz dla kółka. No i tak możemy sobie grać w grę. Kółko i krzyżyk. Dobrze, w porządku. Wygląda na to, że wszystko działa, więc teraz po prostu wyjdę z gry, wpisując coś niewłaściwego, co nie jest prawidłowym zakresem liczb. Na przykład wpiszmy tutaj sobie 4.4, no i mamy game over, gra skończona. I tak jak powiedziałem, nie ma tutaj absolutnie żadnej kontroli. Nie ma sprawdzania, czy ktokolwiek wygrał grę, żeby nie zaciemniać tutaj tej logiki odnośnie kolekcji, ale możecie sobie tą grę już we własnym zakresie dalej rozwinąć i zrobić takie sprawdzanie, żeby było kto wygrał. Możecie sobie dodać punktację, no możecie się z tą grą dalej pobawić i ją rozbudować. Zachęcam do zabawy i eksperymentowania. Dobrze, mamy już skończoną naszą grę kółko i krzyżyk, i widziałeś już, że tablice mają szczególnie prostą składnię, jeśli chodzi o kolekcje zagnieżdżone. Ale tablice mają jeszcze jedną sztuczkę. I wróćmy teraz do definicji naszej planszy. Tu mamy tablice, tablic. Tutaj. I teraz pokażę inny sposób, w jaki mogę to zdefiniować. To sobie zakomentuję. A pokażę, jak to mogę zrobić inaczej. No i zrobiłem dokładnie to samo i teraz zamiast dwóch zestawów nawiasów kwadratowych, widzisz teraz jedną parę nawiasów kwadratowych z przecinkiem w środku oddzielającym indeksy. A kod inicjujący wewnątrz tablicy, który mieliśmy tutaj, również zniknął. I to możemy już sobie całkowicie usunąć, i to jest o wiele prostsze niż to, co widzieliśmy wcześniej. I to nazywa się tablicą wielowymiarową, i jest to zupełnie inna bestia. Postrzępiona tablica to tablica, w której każdy element jest inną tablicą. Czyli jest to tablica tablic. Z kolei tablica wielowymiarowa to tylko jedna prosta tablica, zwykła, która wymaga więcej niż jednego indeksu, aby uzyskać dostęp do elementu. I dlatego ten kod, który tworzy instancję tablicy wielowymiarowej, tutaj, jest taki prosty. Nie ma wewnętrznych tablic do zainicjowania. Tablica to jedyna kolekcja Microsoftu, która pozwala ci mieć wiele indeksów, wiele wymiarów. I to jest kolejna przewaga tablic nad listami. W każdym razie mamy teraz kilka błędów kompilacji w naszym kodzie do naprawienia, ponieważ wyszukujemy elementy w tablicy wielowymiarowej za pomocą jednego wyszukiwania, a nie wyszukiwania łańcuchowego i naprawmy to teraz. I tutaj, jak sobie zobaczymy, mamy błąd, bo teraz e, nie wyszukujemy w tablicy postrzępionej, tylko teraz po prostu potrzebujemy podać dwa indeksy. No i tak samo tutaj. Przecinek musimy dodać, że podajemy dwa indeksy. I to wszystko. Naprawiliśmy nasze błędy i widać, że zawsze wyszukujemy elementy tablicy, Wielowymiarowych, podając indeks oddzielony przecinkiem. I teraz to również powinno działać, i możemy uruchomić nasz kod. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła. No to teraz wprowadźmy po prostu współrzędne, powiedzmy 1, 1, czyli górny róg, enter. No i widzimy, to działa. Krzyżyk został wstawiony we właściwe miejsce. I teraz jedną kwestię powinienem tutaj wyjaśnić. Możemy użyć tablicy wielowymiarowej tylko wtedy, gdy potrzebujemy całkowicie regularnej siatki. Tak jak mamy to tutaj, w której każdy rząd, każdy wiersz ma taką samą długość, tak jak nasza siatka gry, kółko i krzyżyk. Trzy wiersze i trzy kolumny, czyli ta siatka jest regularna każdy rząd ma tyle samo elementów. W przeciwnej razie nie moglibyśmy użyć tablicy wielowymiarowej, musielibyśmy użyć tablicy poszarpanej jagged array. A jest tak dlatego, ponieważ w przeciwieństwie do poszarpanej tablicy, w której indywidualnie ustalamy rozmiar każdej tablicy wewnątrz, z tablicą wielowymiarową Jedynymi rozmiarami, które możemy kontrolować, są rozmiary dwóch wymiarów. Jeśli więc pomyśleć o przykładzie, który podałem wcześniej, w którym każdy wiersz ma inny rozmiar, że pierwszy wiersz miał na przykład dwie kolumny, drugi wiersz pięć kolumn, a trzeci wiersz by miał cztery kolumny, no to moglibyśmy to zrobić właśnie tylko z postrzępioną tablicą gdy każdy wiersz ma inny wymiar. Ale w tej sytuacji, której my tutaj mamy, że nasza plansza ma mieć wymiary 3 na 3 no to w tej sytuacji tablica wielowymiarowa jest idealna. I my tutaj nie potrzebujemy tablicy postrzępionej i dzięki temu nasz kod jest jeszcze prostszy. Dobrze, to teraz dokończmy sobie jeszcze tą grę. Wprowadźmy sobie na przykład kółko w środek. Powiedzmy teraz krzyżyk na pozycję 1, 2. No to teraz kółko, żeby nie przegrać, to 1, 3. To teraz krzyżyk, żeby nie przegrać, to musimy na pozycję 3, 1. No i widzimy, gra działa bardzo dobrze. Teraz wyjdźmy z gry i zakończmy. I to by był koniec. Zapraszam do własnego rozszerzania tej gry. I jej modyfikowania, aby była możliwość chociażby sprawdzania, kto wygrał, lub według własnych możliwości, możecie tą grę rozszerzać.